kochani moi, nasz Pan jest Panem rzeczy niemożliwych, ale jest prosty jak dziecko. I oczekuje od nas, żebyśmy byli też prości jak dzieci. Wszyscy, jak tu jesteśmy powołani do tego, aby modlić się o uzdrowienie. Wszyscy, jak tu jesteśmy, to jest przywilej bycia chrześcijanami. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus powiedział to, że Jego uczniowie będą charakteryzować się między innymi tym, że będą posługiwać uzdrowienie. Bardzo proste uzdrowienie. W imieniu Jezusa jest cała moc chrześcijanina. Zadzwonił do mnie w ten Wielki Post mój kolega, który szkoli brygady antyterrorystyczne w całym kraju, wysoko postawiony w służbach chroniących nasz naród, wyszkolony komandos na wielu operacjach, wielu misjach, 3 razy w Afganistanie. Widział wszystko, przeżył wszystko, co może człowieka destrukcyjnie zniszczyć. Ale kiedy zachorowała jego kochana żona na raka złośliwego, klejak mózgu, i lekarze dali 3 tygodnie życia, bo tak błyskawicznie zaatakował, że ona praktycznie z dnia na dzień schodziła. Rozwalił się prawie całkowicie. Dzwonił do mnie z płaczem, mówiąc: Dominik, ratuj. Proszę Cię, módl się o moją żonę, żeby została uzdrowiona. I nie, Ty masz się modlić. Jezus przez Ciebie pokaże Ci swoją moc. Ty jesteś jej mężem. Jezus przez Ciebie chce pokazać moc sakramentu małżeństwa. Proszę Cię o 3 rzeczy. Pierwsza, żebyś każdego dnia uniżeniem przepraszał Pana za swoje osobiste grzechy, za grzechy Twojego małżeństwa, grzechy Twojej rodziny. Ponieważ demon nie znosi pokory, to będzie płaszczyzna Twojej modlitwy o uzdrowienie. Proszę Cię o to, żebyś każdego dnia razem z Twoimi dziećmi, dłużej, krócej, przychodził na adorację Najświętszego Sakramentu i patrzył z miłością na Jezusa i umacniał się w zaufaniu, że On Ciebie tak kocha, żebyś przyjmował miłość Bożą, która uspokoi Twoje serce, które w miejsce lęku da całkowity pokój serca i zaufanie Bogu. A potem razem z dziećmi kładź rękę na głowie Twojej żony i dzieci niech położą rączki na głowie swojej mamy. I po prostu mów jedno zdanie: w imieniu Jezusa nakazuję, aby ten guz zniknął na mocy sakramentu małżeństwa w głowie mojej żony. Jedno zdanie. To był początek Wielkiego Postu w tym roku. Zadzwonił do mnie Wielki Piątek. Płakał. Mówi: Dominik, byliśmy na badaniach w szpitalu. 3 prześwietlenia wykazały całkowite zniknięcie guza rakowego. Lekarz stał i nie był w stanie nic nam powiedzieć. Po prostu rozłożył ręce i powiedział: nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Mogę powiedzieć tyle: podziękuj Waszemu Bogu. Bo po ludzku to jest nie do wytłumaczenia. Mieli piękne święta.
Myślę sobie o sytuacji bardzo ciekawej, która też pokazuje, jak Pan chce, abyśmy wzrastali w mocy uzdrowienia. Bo to naprawdę, to nie jest tak, że jakiś charyzmatyk teraz przyjedzie i całe miasto się zjedzie teraz, bo charyzmatyk przyjechał. Abstrahując już od tego, że tu jest nasz uzdrowiciel, który dzień i noc czeka na Ciebie. I pyta tylko Ciebie o wiarę. Czy wierzysz, że mogę to uczynić? Nie pokładaj swojej wiary w człowieku. Całkowicie skoncentruj się na Jezusie. Całkowicie. Byłem w Stanach Zjednoczonych i tam u moich przyjaciół kilka dni spędziłem w Chicago i patrzę, że ta Marka, wspaniała mama, trójka dzieci, z czwartym w ciąży, bardzo utyka na prawe biodro. I widzę, że każdy krok sprawia jej wielki ból. Mieszkam u niej drugiego dnia, obserwuję to już drugi dzień i mówię, tak Marka, co się dzieje? Ona mówi, wiesz, mam 2 centymetry krótszą nogę. Praktycznie jako mała dziewczynka już ta noga zaczęła wolniej rosnąć. I od tego czasu noszę taki 2-centymetrowy wkładkę w butach. Ale teraz, kiedy jestem w ciąży, to obciążenie na to prawe biodro jest tak wielkie, że po prostu nie mogę w nocy spać z butem. Poczułem w swoim sercu wielkie współczucie na niej, patrząc drugi dzień na jej ból. Mówię, tak Marka, pomówimy się, żeby ta noga obrosła. On mówi, jak to, co ty? Ja mówię, no tak. Mówi, to może pomówimy się o pokój na świecie, albo coś takiego. Mówię, nie, pomówimy się o twoją nogę. Usiadłem na krześle, wziąłem te dwie nogi, patrzę. Rzeczywiście, 1-2 centymetry około krótsza od drugiej. I tak jak dziecko, wiecie, bo tu nie chodzi o jakieś kombinacje atlejskie, intelektualno-teologiczne modlitwy. Mówię, Panie Jezu, uzdrów jej tą nogę. Proszę Cię, żeby ona urosła. Żeby zniknął ból. I mówię, w imieniu Jezusa, nakazuje, aby ta noga zaczęła rosnąć. W tym momencie krzyk Dagmarki. Boże, Dominik, coś się dzieje, ona rośnie. Dominik, ona rośnie, a czujesz, ona rośnie. Wydłuża się. Ja wiem, bardzo dobrze, że o to się modlimy. Po kilku minutach noga urosła 2 centymetry. Dagmarka stanęła i mówi, nie wierzę, nie wierzę. Ja mówię, wierzę, wierzę. Nie uwalniaj ducha niewiary. Dziękuj i teraz przejdź się przez pokój w tej i w tej. I mów, Jezu, dziękuję Ci. Jezu, dziękuję Ci. Słuchajcie, ona zaczęła uczyć się na nowo chodzić, bo przez wiele, wiele lat chodziła poślizgając lekko. A teraz noga urosła, więc wkładka na bok. Ona zaczęła na nowo chodzić, uczyć się chodzić. Ale z każdym krokiem coraz lepiej, coraz płynniej. Łzy jej popłynęły z oczu, rozpłakała się, wzięła telefon, dzwoni do męża. Mówi, Leszek, nie uwierzysz, jak ci powiem. Ksiądz modlił się nad moją nogą i urosła o 2 centymetry. Leszek biegnie z drugiej strony telefonu, mówi, co byś się tam pili? Ona mówi, przyjedź i zobaczysz. Leszek przyjechał, mąż patrzy, kręci go, mówi, nie jestem w stanie nic powiedzieć. Idziemy do lekarza. Pojechali do lekarza, który leczył tak Markę, do jej fizjoterapeuty, fizykoterapeuty, masażystki, objechali wszystkich. Po 1000 razy mierzyli tą nogę. Urosła 2 centymetry. Przyjeżdżam do Polski. Wkrótce potem mam rekolekcję dla kapłanów.
I mówię kapłanom, że każdy z nas, kapłanów, ma szczególną moc uzdrawiania. Dostaliśmy to w pakiecie bycia kapłanem. I mamy modlić się o każdego w swojej parafii. O uzdrowienie fizyczne, o uzdrowienie duchowe, o uzdrowienie emocjonalne. Tak jak robił to Jezus, który leczył z wszelkich chorób i wszystkich słabości. Z taką wiarą, jaką masz, ale módl się. Bo to Jezus czyni, nie ty. Jezus. Całkowicie skup się na Jezusie. I opowiadam tą historię z Dagmarą, którą powiedziałem wam przed chwilą. Było około 80 kapłanów na tych rekolekcjach. I opowiadam tą historię i czuję mur między mną a nimi. Mur niewiary. Uśmieszki pod nosem. Nie wierzy mi absolutnie. Skończyła się konferencja i podchodzi do mnie organizator tej rekolekcji, kapła, i mówi: wiesz, Dominik, jest taka sprawa, bo szef kuchni naszej restauracji, on ma też krótszą nogę 2 cm. Czy mógłbyś się pomóc ze mną? Ja mówię: pewnie, że tak, nie ma problemu. I idziemy do tej kuchni. I okazuje się, że rzeczywiście ten szef kuchni ma krótszą nogę. Czy wierzysz, że Jezus może cię uzdrowić? Że ta noga może urosnąć? On mówi: wierzę, pewnie, że wierzę. I mówię: wierzysz? Mówię: tak. I patrzcie. Przed chwilą 80 księży siedziało. Coś się nie pasowało. Nabuzowani teologią, mądrymi książkami. Tak jak ten mój kolega, ja mówię, 20 lat jestem księdzem. Codziennie odprawiam Eucharystię. Doktora mam z drogi. A Indianka zwykła pokazuje mi, co znaczy wierzyć naprawdę. No z nami księży niestety tak jest. Podobnie jak z tamtymi kolesiami, z moimi faryzeuszami w Ewangelii. Módlcie się, skarbu, za nas. Żebyśmy na nowo odnowili wiarę w sobie. Prawdziwą wiarę w Jezusa. Ona rośnie i są tym przekonani przez nieustaną adorację Najświętszego Sakramentu. Tam jest siła i źródło mocy i zaufania. No ale pytam się, czy on wierzy w trzech kuchni? Oczywiście, że tak. Siadaj, modlimy się. No i dokładnie powtarzam to samo, co robiłem z Dagmarką. Modlę się. Pytam się, coś czujesz? Nie, nic nie czuję. Modlę się dalej. Coś czujesz? Nic nie czuję. Ten ksiądz z tej w tych rekolekcji stoi i tak patrzy. Nie? A mi się robi coraz bardziej gorąco. Mówię: Jezu, co ty mi tu robisz teraz? Przecież to by było idealne. Teraz taki cud na oczach tego księdza. Tutaj, na tych rekolekcjach dla księży. Nie rób mi tego teraz, że tego nie uzdrowisz. Chyba z 15 minut modliłem się na wszystkie sposoby. Nic. Zakierkowała taka myśl, może to po prostu dla mojej pokory, żeby taki nie był pyszny, ale wiecie, to nie chodzi o pychę. Jak się wierzy, że Pan Jezus ma moc uzdrowić, to nie chodzi o pychę. Gdybym myślał, że to jest moja zasługa, że to ja mam taką moc, to jest pycha. Ale naprawdę wierzę i ufam, że Pan Jezus może to zrobić. Ale nic się nie stało. I czuję, wiecie, w sercu taką porachę. Czuję, co czuje ten ksiądz. No, przed chwilą taką historyjkę nam opowiadał. Pewnie, żeby zrobić wrażenie. A tutaj proszę, konkreci i nic się nie dzieje. Zakończyliśmy tą modlitwę. Poszedłem do pokoju. Żeby sobie osłodzić trochę, muszę się wam przyznać. Gorycz tej porażki nalałem sobie dobrego piskacza. Siadłem sobie i mówię: Panie Jezu, wkurzyłeś mnie, powiem szczerze. Nie powinieneś tego zrobić. Powinieneś uzdrowić tego chłopaka. I to powinien być piękny cud dla tych księży. A tak mnie ośmieszyłeś, teraz ten pójdzie do wszystkich tych księży i powie: ty,
Modlił się nic. Jak ja wyjdę na następnej konferencji? I mi się po prostu wszystko, wiecie, bunt małego dziecka wkurzonego na Boga, że nie zrobił tego, co ja chciałem. Że On chce. No i tak sobie sączę. I pukanie do drzwi. Wychodzę, patrzę. Stoi szef kuchni. Ja mówię, co się stało? I proszę księdza, ksiądz nie uwierzy. Ja mówię, no akurat jestem twarzy niewiary. Mów, co się stało. Proszę księdza. Ksiądz wyszedł z kuchni. Ja wróciłem do gabu. I nagle od połowy, od pasa, w którym zacząłem się tak trząść. Trzymałem się tej kuchni. Mówię, Boże, co się dzieje? Co się dzieje? I kiedy się skończyło, proszę księdza, zacząłem go śpiewać. Ja mówię, o co kamam? On mówi, księże, zacząłem kuśtykać, bo noga urosła 2 cm. Ja miałem w niej wkładkę i mnie przekręciło na drugą stronę. I kiedy miałem wkładkę, okazało się, że noga jest prosta, równa, z tamtą drugą. Noga mi urosła, księże, mam równy róg. Ja mówię, dzięki Jezu. Ale jestem głupi. Ojejku, ile jeszcze muszę się uczyć takiego dziecięcego zaufania, że ty wiesz lepiej, co wszystko ma się dziać i kiedy i jak. No i szef kuchni poszedł do kuchni dokończyć robienie kolacji. Ja przychodzę do restauracji, siadamy na kolację i mówię, teraz co tu zrobić, żeby jakoś tak fajnie powiedzieć tym księżom. Ale okazało się, że pan Jezus miał swój plan. W połowie kolacji nagle wychodzi szef z kuchni z tym księdzem, który towarzyszył w tej modlitwie. I mówi, proszę księże, chciałbym na chwileczkę przerwać naszą kolację. Oczywiście, wiecie, ksiądz kto mi tu śmie przerywać kolację? Pewnie myśleli, że jakieś byli ludzie. Ustalał na następny dzień, czy co? A on mówi tak, proszę księży. Kilka lat temu miałem wypadek na motocyklu. Połamałem się. Moja noga źle się zrosła. Miałem nogę krótszą o 2 cm. Godzinę temu ksiądz do mnie przyszedł do kuchni. Modlił się i moja noga urosła 2 cm. Zrobiła się cisza. Ten kapłan, który stał koło tego szefa kuchni, mówi, proszę księży, byłem świadkiem tego, bo to jest mój brat. Rzeczywiście kilka lat temu miał wypadek motocyklowy. Noga nie zrosła się dobrze. Miał krótszą o 2 cm. Po modlitwie dwie nogi są równe. Cisza. Cały ja. Skończyliśmy modlitwę. Wracam do pokoju. Pukam do drzwi. Otwieram, patrzę. Z 20 księży. A więc co wy tu robicie? Słuchaj, bo wiesz, ja grałem na hal, wiesz, i coś tutaj przeskoczyło boli. Nie, wiesz, nie stary skokowy, jakbyś mógł się pomodlić. A ty? Wiesz, ja mam problem z biodrami, słuchaj, jakbyś mógł położyć ręce i się pomodlić, wiesz. A ty? Ja wiesz, mam taki problem z płucami. Ciągle muszę tutaj, wiesz, te inhalacje robić tak dalej, abyś mógł się... Ja mówię, chłopaki, wy nic nie kumacie. Przecież to wasz kapłański dłonia. Bóg złożył moc uzdrawiania. Więc dobierać mi się tu w parę na korytarzu, natychmiast. Dobrali się w parę, ale co mamy robić? Ja mówię, co się robi? Staw skokowy. Ty, drugi, patrzę. Połóż mu rękę na staw skokowy. Klęknął, położył mu. I co teraz? Powiedz w imieniu Jezusa, niech staw skokowy zostanie uzdrowiony i zniknie wszelki ból. Powiedział. I co teraz? Ja mówię, wszystko. Ja wszystko. Mówię, weź tą nogę, teraz zobacz, czy boli, czy nie boli. I ten ksiądz. Ty, ale ja nic nie boli. Ja mówię, następna para. Co
Co się tam, ty z tym biodrem? Dawaj, módl się nad biodrem, kolegi. I słuchajcie, 20 minut. Przyspieszony kurs uzdrawiania w imieniu Jezusa. I zaczęły się dopiero rekolekcje. Każde moje słowo dosłownie kapłani spijali z ust. Tak Pan Jezus im otworzył serce, że rozjechali się po tych rekolekcjach do swoich parafii. I przez kolejne miesiące dzwonili do mnie, jakimi świadkami cudów uzdrowień są w swojej parafii. W kancelarii, na mszy świętej, na kolędzie, jak się mogło. I są cuda uzdrowień. Rozumiecie? Jezus jest niesamowity. On tak działa. Czasami działa natychmiast. Nie róbcie tylko takiej rzeczy, że teraz jesteśmy na Eucharystii. Tu jest Bóg. Za chwilę przyjmiecie go do swojego ciała. Każda komórka Jego krwi połączy się z każdą komórką waszej krwi. Każda komórka Jego ciała połączy się z każdą komórką waszego ciała. Pamiętasz, jak mówiłem wczoraj, w czasie przeistoczenia, kiedy Jezus będzie umierał tutaj na krzyżu, żebyście włożyli w Jego rany wszystkie wasze choroby, wszystkie wasze problemy, wszystkie wasze cierpienia. Z wiarą, że On teraz mnie widzi, słyszy i chce mi odpowiedzieć się z najpiękniejszą miłością i nieskończoną dobrocią. Mnie nie ma. Na mnie Boga nie patrzcie. Boga was, nie przybiegajcie do zakrystii po tej mszy świętej, po adoracji Świętego Sakramentu. Boże, księdza by przychodzą, mógł się pomówić. Błaga. Przecież Jezus tu będzie przez 2 godziny. Będzie patrzył na ciebie. Patrzył w twoje serce. Czy wierzysz? To ja uzdrawiam. Nie ksiądz do mnie. Rozumiesz? Co innego, abyś mnie spotkał gdzieś na ulicy. W kinie, w sklepie. Księża, by ksiądz mógł się pomówić. Pewnie, że się mógł. Nie jesteśmy na Eucharystii, jesteśmy przy Najświętszym Sakramentem. Modlę się. Ale jak On tu jest, absolutnie nadzwyczajnej obecności w sakramencie Eucharystii. Nie patrz na mnie, ja znikam, mnie nie ma. Jest tylko On, rozumiesz? I masz zabronione przybiegać do mnie po mszy świętej, prosząc o uzdrowienie. Okej? Bo On chce ciebie bezpośrednio uzdrowić. I On jest w centrum. Jezus Chrystus. Bóg. To jest tak ważne, skarby. Tak ważne. Ja was tylko doprowadzam. To jest moje zadanie. Na Eucharystii, na Bożeństwie Uzdrowienia. Doprowadzam was do waszego spotkania. Ty i Jezus. I się wycofuję. Reszta już jest między wami. Rozumiesz? Czasami on działa natychmiast. Pamiętam sytuację, jak szedłem w takim sanktuarium Matki Bożej Świętej Wodzie. Pojechałem sobie na Różaniec. Idę sobie Różańcem. Jest piękne miejsce. Słuchajcie, Matka Boża tam działa rzeczywiście niesamowicie. I pamiętam matkę, która z małą dziewczynką, kilkuletnią, na rękach mówi: proszę księdza, błagam. Błagam o znak krzyża na moim dziecku. Pytam, dlaczego? Moja córeczka nie mówi od urodzenia. Uczyniłem znak krzyża. Nic więcej. I poszedłem dalej. Na drugi dzień ta matka odszukała mnie po mszy świętej. I z tą małą córeczką płacze, proszę księdza, w nocy moja córka przebudziła się i zaczęła mówić. Jedno błogosławieństwo. On jest niesamowity. Jak on działa. On
ma swój też czas na uzdrowienie. Czasami jest tak, to mnie też zdumiewa. Przyszedł do mnie pewien mężczyzna o kulach i mówi do mnie tak: Boże, księdza chce się podzielić świadectwem, którego pewnie ksiądz nie usłyszy albo nie słyszał wcześniej. Ja mówię, dlaczego? Co się stało? Mówi tak. Prosiłem Jezusa o uzdrowienie. Chodziłem po wykręcanych im kulach. Każdy krok sprawiał wielki ból. Prosiłem Jezusa o uzdrowienie. Złożyłem w ofierze ten trud pójścia na pierwszy do kościoła. Codziennie byłem na Eucharystii i prosiłem Jezusa o uzdrowienie. I w pewnym momencie, w czasie Komunii Świętej, nagle szarpnęło całe moje ciało. Poczułem, jak przez całe moje nogi przepływały prąd elektryczny. Czułem, jakby moc zaczęła wypełniać moje mięśnie. Jakby prostowały się moje kości. I zostałem uzdrowiony. Wyszedłem z kościoła, trzymając kulę pod pachą. Ja mówię, no to przepięknie się wezmą. Mówi, proszę księdza, to nie wszystko. Niestety szybko zapomniałem o Panu Jezusie i o tym, co na mnie zrobił. Zacząłem przepijać pieniądze, bawić się w dyskotekach. Staczałem się coraz bardziej w dół. Zacząłem odwiedzać domy prostytutek. I pojawiła się we mnie taka myśl. Co ja zrobiłem z Bożym uzdrowieniem? Ale wie ksiądz, kiedy się pojawiła ta myśl? Kiedy po 3 latach nagle zaczęło mnie znowu wykręcać nogi. Ja dobrze wiedziałem. Nie dlatego, że Bóg mnie pokarał, tylko dlatego, że Bóg już nie mógł znieść tego, w jakie ja pogrążyłem się w bagnorze. Przez to, że byłem uzdrowiony i mogłem zaszaleć. Mówi, proszę księdza, nie przyszedłem modlić się o uzdrowienie. Nie byłem w stanie i nie jestem w stanie przyjąć uzdrowienia. Ja teraz z pokorą przychodzę na mszę świętą. Z bólem w moich nogach, aby przepraszać Boga za to, co zrobiłem z tą łaską, jak ją zmarnowałem na życie w grzechu. Zdumiewające. Ale to mi też, wiecie, otworzyło oczy na pewną przestrzeń, że wielu ludzi może nie otrzymywać uzdrowienia takiego, o jakie proszą. Ponieważ to błogosławieństwo mogłoby ich zabić. Rozumiecie? Mogłoby otworzyć im drzwi do tego, aby robić rzeczy, które nie robili wcześniej. I Bóg może nie dawać pewnej łaski, bo przygotował o wiele większą łaskę. Łaskę całkowitego chociażby przyjęcia do Jego serca. Żeby ktoś nie wszedł w grzech. Myślę sobie o świadectwie jednego z wojowników Maryi, który mówi mi tak: księże, modliłem się wiele lat o uzdrowienie mojej córki, która jest jak roślinka w naszym domu. Podłączona pod aparaturę, leży i tylko mruga oczami, nic więcej. Mówi, wie ksiądz co? Nie mam żadnych wątpliwości, że Bóg wie lepiej, dlaczego mojej próśby nie wysłuchał. Ja mówię, dlaczego? Bo by mi odbiło. Bo to, że ja codziennie przychodzę do domu, a mam dużo kasy, bo to jeszcze dużej firmy, i codziennie patrzę na to dziecko, i wie ksiądz, ono jest moim osobistym piorunochronem przed tym, żeby mi nie odbiło.
Mówi, nie wyobrażam sobie, a mnie kusiło, żeby zdradzać moją żonę. Żeby zaszaleć życia. Żeby sobie wyjeżdżać za granicę na kontrakty. Załatwiać interesy na całym świecie i zaszaleć. Ale po prostu wiem, że mógłbym potem spojrzeć w oczy mojej córeczki. Ona jest moim pierwochronem przed grzechem. Przed tym, żeby mnie odbiło. Więc sobie to uświadomiłem, że ona łączy nas wszystkich w domu, a szczególnie mnie i moją żonę. I chroni mnie przed głupotami, które bym mógł zrobić, a nie robię. Bo ją tak kocham. Zacząłem dziękować Bogu za to, że taką mam córeczkę. Za jej chorobę. Bo On wie lepiej. Gra toczy się o nasze życie wieczne. O zbawienie. A nie o chwilę przyjemności tutaj na tym łespadole. Naprawdę. Mówię wam to, kochani, że dzielę się z wami różnymi aspektami uzdrowienia. I czasami to najpiękniejsze uzdrowienie będzie uświadomieniem sobie, że ja nie chcę tego uzdrowienia, bo widzę tylko tak. I mi się wydaje, że to jest najważniejsze. Ale Bóg widzi o wiele więcej, o wiele szerzej. To jest, wiecie, jak w tym obrazku taki, co mała dziewczynka z tym małym miskiem. Znacie ten obrazek, on jest fajny. Z takim małym miskiem staje przed Jezusem. Jezus ją prosi, żeby dała mu tego małego miska. A z tyłu Jezus trzyma takiego wielkiego, pięknego miśka. Tylko, że ta dziewczynka tego nie widzi. Jezus prosi, daj mi tego miśka, a ja ci dam, zobacz jakiego. Ale ta dziewczynka płacze i jest zbuntowana, bo ona nie chce dać tego małego miśka. Bo nie wie, co Jezus ma dla niej przygotowane za tego małego miśka. Rozumiesz? Czasami przychodzą do mnie, ostatnia rzecz, matki, które modlą się o swoje dzieci, o ich nawrócenie. O to, żeby wróciły do Jezusa, do sakramentu, do Kościoła i płaczą, i modlą się, i płaczą, i modlą się. I nie mówię teraz o tym, że one stawiają swoje dziecko w centrum, bo mówię o tych matkach, które naprawdę są zakochane w Panu Bogu i modlą się całym sercem, aby ich dzieci też odnalazły Jezusa najpiękniej. I nie zostają wysłuchane. Od razu. Święta Monika modliła się o Augustyna 30 lat o jego nawrócenie. Ona chciała tylko jedną rzecz. To jest fajne. Jak czytałem wyznania Augustyna, to mnie powaliło. Święta Monika, jego mama, modliła się 30 lat od swojego syna, żeby się nawrócił. I on szalał, hulaszczy tryb życia i postanowił wyjechać do Rzymu. Potem taką generalnie podróż po ówczesnym starożytnym świecie, żeby zaszaleć. I matka całą noc spędziła na modlitwie, prosząc Boga, Boże, nie pozwól, aby wyjechał. Nie pozwól, aby wyjechał, bo wpadnie w najgorsze zło, w największe bagno grzechu i pójdzie na potępienie wieczne. Ja wiem, że tak będzie. Błagam Cię, żeby nie wyjeżdżał. I co zrobił Augustyn rano? Przyjacielu, co myślisz? Wyjechał czy nie wyjechał? What? Nie wyjechał, koleś okularów. A koleś bez okularów? Wyjechał. Też jesteś z tego zdania. Nie jesteś z tego zdania. Już nie wyjechał. Kto z was jest za tym, że wyjechał rękę do góry? Po nocnej modlitwie matki, leżącej krzyżem, płaczącej przed Bogiem. A kto mówi, że nie wyjechał? Nie. Kto mówił, że wyjechał? Nie, już się pogubiłem. Dobra, nie robię tego. Generalnie wyjechał. Matka była zrozpaczona. Bóg mi nie wysłuchał.
Augustyn wyjechał. I w czasie tej podróży spotkał wielkiego kaznodzieję, świętego Ambrożego późniejszego, który miał takie słowo, że ludzie tak się nawracali, jak on głosił kazania, że to się nie mieściło. I Augustyn przypadkowo trafił, przypadek świeckiej Ducha Świętego, trafił na kazanie Ambrożego, którego powaliło całkowicie na ziemię. I przysiągł Bogu całym sercem do Niego wrócić, zerwać z wszelkim grzechem. W efekcie tego nie tylko, że się Augustyn nawrócił, ale został kapłanem, został biskupem, został jednym z największych doktorów Kościoła. Czy mogłaby sobie wyobrażać to? Jego mama w życiu. Ona prosiła tylko, żeby nie wyjeżdżał i żeby się nawrócił. O nic więcej. Ale Jezus wysłuchał ją ponad miarę. Te 30 lat łez, 30 lat modlitwy dał nam jednego z największych świętych w Kościele. Czy rozumiesz? Bóg odpowiada ponad miarę. Pamiętam, jak pewna zrozpaczona mama, która już lata modli się o nawrócenie swojej córki, swojego syna. Codziennie jest na Eucharystii. Codziennie mówi różanie. Codziennie adoruje Pana Jezusa. I kolejne lata mijają, a syn i córka nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem. I pamiętam, jak rozmawiałem z tą matką i ona w takim bólu, dlaczego Pan mnie nie wysłuchuje? Dlaczego? Kilka godzin później uczestniczyłem w egzorcyzmie. I w pewnym momencie diabeł przywołuje tą sytuację. Rozmowy mojej z tą kobietą. I ryczy wściekły, że ta K i 5 liter, i nie chodzi o polską krowę, mówi, tyle mi wyrywa swoją modlitwą synów i córek, które się zbawiają, że przysiągłem, że ją zniszczę. I mi się wtedy otworzyło oczy, że tu nie chodzi tylko o uzdrowienie czy o nawrócenie jej syna i córki. Ta kobieta wyrywa szatanowi mnóstwo innych córek i synów, za których rodzice się w ogóle nie modlą. A oni idą na potępienie wieczne. Więc Bóg na 100% przygotowuje piękne nawrócenie dla jej syna i dla jej córki. Ale wydłuża tą modlitwę, obejmując ją tych synów i te córki, za które nikt się nie modli, rozumiesz? I nagle okaże się, kiedy staniesz przed Panem, że się za głowę chwycisz, jak On niesamowicie odpowiada na twoje modlitwy. Ty chciałaś tylko tyle. A nagle okaże się, że przyjdą w niebie całe chmary dzieci, za których rodzice się nie modlili. Powiedzą do ciebie, mamusiu, dziękuję ci, że się za mnie modliłaś. Dzięki tobie jestem w niebie. Ja, człowieku, wiesz, aż cię widzę na oczy. Bóg wykorzystał twoją modlitwę. Dzięki niej otrzymałem dar zbawienia. Dziękuję ci. Rozumiecie, mamy? Pokazuję wam całe spektrum odpowiedzi Bożej, która może być natychmiast, może być za jakiś czas, a może być tak, że odpowiedzi na wasze modlitwy zobaczycie dopiero w niebie i się za głowę chwycicie. Jak On niesamowicie odpowiedział na waszą modlitwę. Tylko zaufajcie Mu do końca. Uspokójcie się. Jak dzieci przytulcie się do Jego serca. I kiedy modlicie się w waszych intencjach, to mówcie, Panie, kiedy chcesz, jak chcesz. Ja się całkowicie uspokajam. Już teraz dziękuję ci całym sercem za wysłuchanie mojej modlitwy.
już nie proszę. Bo modlitwa z wiarą polega na tym, że raz proszę, a potem już tylko dziękuję. Jezus jest tak ujęty, taką wiarą, rozumiesz? Raz prosisz, a potem już tylko dziękujesz. Ufając mu całkowicie, że on odpowie na tą modlitwę w swoim czasie, w swoich okolicznościach, na miarę jego boskiego serca. Już teraz z uśmiechem na twarzy mówię dziękuję. Spodziewając się zaskoczenia, które on da mi w odpowiedzi na moją modlitwę. No bo jak mnie tak bardzo kocha, to wyobrażam sobie, jak bardzo chcę go uszczęśliwić. Ponad miarę. Ponad miarę. Amen. I dalszego.